Okej, rozstawmy sobie tę ekipę i spróbujmy innej taktyki. Po ostatniej porażce. Wejdziemy tutaj do góry, zobaczymy jak nam pójdzie. Spróbujemy trafić łowcę. Dax. Musisz stąd spadać. No, jeśli snajper mnie trafił, to teraz już nic mi się nie grozi. Warta. Warta. Naszego kolegę trzeba tutaj przyciągnąć jakoś. Kurczę, tak się zastanawiam, czy on... A, muszę tutaj podejść. Ciekawe jak... Stąd to raczej się nie da strzelać. Dobra. W takim razie musisz dobiec tutaj na razie. Moja kamperska taktyka, zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo mnie ciekawi jak się zachowują. Wow, ale rzut. Ach. Trafiona. Dobra. Tak, musi się schować tutaj. Jakiś kąt strzału stąd niby jest. Podejrzewam, że oni też mają na mnie kąt strzału, więc na razie nie będę ryzykował. Overwatch. Warta, warta. Kurde, na tobie dosłownie spalili miejscówkę. Dobra, Mir. Więc jeśli możesz, to cofnij się tutaj. Co ciekawe... O.
Ciekawe to było. Nasza dziewczyna zostanie teraz trafiona. Ojej, aż tyle? Cholera. Ochronania. Jakąkolwiek z tej strony. To jest lekka ochrona. Ale zróbmy tak. Staniesz sobie tutaj. Zróbisz sobie tryby warty. A my sprawdzimy. Spodziewałem się, że będę mógł wrzucać. Wow, nice. No, słabo. Nawet, że bardzo słabo to wygląda. To nie było mądre.
cię. Nice. To było bardzo ładne. Niezbyt mi się to opłacało. O nie. Czy przyznać, że mi się to w ogóle nie opłacało. Straszne życie. Stało z Daxem. Czemu? Zaraz, halo. O nie. Dlaczego nie? Kurde.
Trzeba przyznać, że mnie to trochę zdenerwowało. I zauważyłem, jak Dax zginął. Jedna tura na uzdrowienie ciebie. To jest jedyna szansa, żebym na to wygrał. Muszę się nauczyć lepiej obserwować, który z moich ludzi jest, w cudzysłowie, który z moich mutantów jest na tyle ranny, że umrze bez trafienia śmiertelnego, na przykład podpalony. Over here. Ale nie zła taktyka z tym przewagą. Przewagą terenu. Snajper. Nie trafił mnie ani razu. Pistolet i głowy. Very nice. Coś do skradania się. Złom. Piękne skarby. Coś mi tu jeszcze ominęło. Trochę złomu. Spread out. Over here. Co to za znak?
kamper wpadł do wody. O, tu coś jeszcze leży. Nice. To wracamy na trakt. Z tego miejsca chyba nie było innego przejścia. Wygląda na to, że nie. Właśnie ciekawiło, czy przeciwnicy się respią. Bo w tym miejscu chodziły sobie dwa kungle. Jak widać, już ich tu nie ma. Się nie respią, dobra. To mamy z głowy pewną zagadkę. Czterech przeciwników, cholera. Szybko. Ja mam zbytnio wyjścia, muszę z nimi walczyć. Tak czy owak muszę podbić level, także... Muszę przejść tędy, muszę przejść przez nich. No i nie będzie łatwo. Zostańcie tutaj. Tak właściwie to powinienem wyposażyć moją ekipę w dobry sprzęt. Tobie by się przydał pancerz. Szansa na trafienie krytyczne przy strzelaniu z podwyższenia. To nie dla ciebie. Co się stało z granatem EMP, który miałem?
A może ja go nie miałem? Jakby się wydawało, że go mam? Ja go nie wiem. Pancerza nie mamy. Możemy dać ci granat zapalający. W ramach pocieszenia. Ty, Glogo, dostaniesz hełm. I to było na tyle. Mutacja. Parę punktów nam się zostało. Niszczy osłonę, ogłusza wrogów na jedną turę. Też jest dobre. Umożliwia wykonanie akcji po biegu. Chyba zrobię tak. Akcja po biegu. Zjedz. Ojej. Nieźle. O, to jest świetne. Dobra. Szansa na trafienie krytyczne minus 25 z celności. Umieram już ograniczonego wroga organicznego. Jesus, czemu ja tak czytam? Dwie tury. Krytyk. Albo unieruchomienie. Chyba jedno tam. A ty co możesz mieć, dziewczyno? Akcji pobiegu, a tu niskie osłony działają tak samo jak wysokie. Wow. To ci dobre jest. Zostawię to sobie. Nie to chciałem zrobić. Chciałem zapisać grę. Sprawdźmy. To jest taki sobie rzeźnik. To jest łowca, który będzie strzelał z góry. To jest szaman. Tam jest łowca. Czyli już jest tu. So this is not spooky at all. Walking through a graveyard. Fantastic. Fantastic. Medbot jeszcze tam jest. God damn it.